Minęła godzina 21, więc jak co dzień o tej porze witam Was bardzo serdecznie w Plociuchu. Dzisiaj będzie odcinek taki trochę mroczny, ale również ku przestrodze, bowiem dzisiaj będzie o seryjnych mordercach. Polskich seryjnych mordercach, ludzi, którzy krzywdzili innych dla swojej własnej przyjemności, krzywdzili ich tak bardzo, że aż mordowali. I dlaczego ku przestrodze? Albowiem wszyscy ci ludzie, potem jak w końcu wpadli, to o nich najbliższe otoczenie mówiło: o Jezu, w życiu bym się nie spodziewał, nie spodziewała, że taki miły, taki sympatyczny człowiek mógł się posuwać do takich rzeczy. Źródłem większości informacji, jakie tutaj ujrzycie, to są takie oficjalne informacje, które możecie zdobyć nawet na Wikipedii. Wystarczy wpisać sobie w Google imię i nazwisko lub ksywkę tego typu. I nie będzie tutaj zdjęć, od razu mówię dlaczego. To nie jest to, że mi się nie chciało. Jak ktoś chce zobaczyć, jak ci zwyrodnialce wyglądali, to proszę wpisać ich imię i nazwisko, ich bach. Ja nawet w opisie dam imiona i nazwiska tych wszystkich ludzi. Wystarczy sobie przekleić do Google, ale tutaj tych wizerunków ich nie będę wklejał. Dlaczego? Ponieważ nie udało mi się potwierdzić z całą pewnością, czy sądy wyraziły zgodę na publikację wizerunków wszystkich tych ludzi i nie chcę po prostu mieć problemów. Jeden z tych zwyrodnialców do dzisiaj żyje, także nie chcę mieć z nim problemów lub ewentualnymi spadkobiercami, którzy nagle będą walczyć o to, że dlaczego ktoś mówi, że mój tatuś czy tak, tatuś, bo to są wszystko no mężczyźni, dlaczego mój tatuś mordował i dlaczego ktoś pokazuje jego twarz. A tak, większość tych ludzi była żonata i miała dzieciaki. Słuchajcie, pierwszy zwyrodnialec, ja tutaj sobie będę patrzył, z prawej strony zrobiłem sobie w Wordzie notatki. Wiecie, że u mnie przynajmniej z nazwiskami to no po prostu trzeba zapisać, bo ja będę przekręcał. Stefan Rachubiński, to jest pierwszy zwyrodnialec. On zasłynął tym, że powiedział wprost, na przesłuchaniach mówił, że zabijał po prostu, bo miał chęć, miał ochotę. To był jego taki kaprys, tak jak niektórzy mają nagle ochotę na to, żeby pójść na lody, albo niektórzy mają ochotę na to, żeby sobie zjeść cukierka, albo nie wiem, mają ochotę, żeby sobie poćwiczyć z żoną w sypialni linie równoległe, to on miał ochotę mordować. Morderstwa wszystkie łączył z seksem. W czasie pobudzenia seksualnego odczuwał przemożną potrzebę zabicia kogoś, by poprawić sobie samopoczucie. Po prostu dokonywał tych zbrodni. On no, w pewnym momencie po prostu, nie wiem, chyba można, tak? Chyba, przynajmniej w przypadku morderców, chyba jeszcze można nazywać rzeczy do imienia, był po prostu pieprzonym dewiantem, który nie mógł osiągnąć odpowiedniego... Raz na jakiś czas musiał kogoś zamordować, żeby mieć spełnienie seksualne. Jego ofiarami były prostytutki, ale powiem, jakby ładnie powiedzieć, ale miał również ochotę zamordować swoją własną żonę i to bardzo brutalnie. Nie zrobił tego, jak przyznał śledczym, tylko dlatego, że szkoda mu było dzieci. Rozumiecie? Zamordowałby swoją własną żonę, osobę, o której mówił, że ją kochał, bo potrzeba krzywdzenia innych była tak silna, że zamordowałby osobę, którą kochał, żeby poprawić sobie samopoczucie. Taki człowiek chodził po ziemi. Urodził się w 1929 roku, grasował na terenie Bydgoszczy, zabił w sumie dwie kobiety. No, skoro chciał zabić żonę, no to tą żonę miał. Miał czwórkę dzieci, dzisiaj brałby 1500 zł za rodzinę 500+. I był kowalem. Tak, po prostu kowalem, miał wolny zawód za komuny. Pierwszą jego ofiarą była 25-letnia prostytutka. Zamordował ją 11 czerwca 1965 roku. Wtedy to też znaleziono ją z poderżniętym gardłem w lesie. Martwe ciało zabójca pociął scyzorykiem, rozpruwając między innymi brzuch. Po prostu to był taki zwyrol, że jak już zabił, to później jeszcze odczuwał taką sadystyczną przyjemność spastwienia się nad ofiarą. Po prostu tak się o tym napawał, tym jak bardzo miał władzę, że mógł zabić, mógł zrobić wszystko i czuł się niesamowicie bezkarny.
kolej i tym się jakby nasycił się na niecały rok, ponieważ właśnie niecały rok później znowu zamordował. Tym razem jego ofiarą była 29-letnia prostytutka. W czasie sekcji zwłok okazało się, że była w ciąży. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo w tym momencie media mówiły i ci śledcze też bardzo głośno krzyczeli, że on w tym momencie za drugim razem zamordował dwie osoby, ponieważ zamordował matkę i jej niedorodzone dziecko. I w dużej części wycinków prasowych, które możecie też sobie zobaczyć, bo są poprzypinane gdzie niegdzie w internecie, jest powiedziane, że on zamordował trzy osoby. Dwie prostytutki i nienarodzone dziecko jednej z nich. I wszyscy się z tym zgadzają. Zupełnie szczerze. Nawet lewa strona barykady się zgadza z tym, że on zamordował troje dzieci. I tutaj mam taką refleksję. A propos aborcji. Ja nie będę tutaj ani po jednej, ani po drugiej stronie się opowiadał, spokojnie. Na ten temat nagrałem oddzielny vlog o aborcji, nic więcej na ten temat dzisiaj nie będę mówił, ale zobaczcie, w momencie, w którym dzieciak ma być abordowany, czyli przez lekarza usunięty, to się mówi, że dzieciak w łonie matki to jest tylko martwy, to jest tylko zbitek komórek, nie? Natomiast tutaj ta kobieta też była we wczesnej ciąży, więc to też był tylko zbitek komórek, natomiast mówi się, że zabił człowieka, ponieważ gdyby nie zamordował matki, to to dziecko rozwinęłoby się w pełnoprawnego człowieka i się urodziło, więc przypisuje mu się dodatkową śmierć. Tak po prostu daję wam to pod rozwagę, jak to czasem ciekawie wygląda. I ta kobieta zginęła dokładnie w ten sam sposób, on po prostu też się pastwił, też pociął ten brzuch, straszne rzeczy. Wpadł, ponieważ tą drugą prostytutkę spotkał w barze. I dzięki temu, że on się w barze z nią kręcił, to powstał jego portret pamięciowy i na tej podstawie jego złapano. A słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Ja tutaj przedstawię tylko kilka tych postaci polskich seryjnych morderców. Jeżeli chcecie, żeby wam to się spodoba, możecie częściej mieć tego typu vlogi, tylko powiedzcie mi to łapkami w górę, tak jak zwykle, tak? Jeżeli jest dużo łapek w górę, to ja wiem, że jakiś film jest fajny, kręcę następne. Powiedzmy tak, ze 4000 łapek w górę będzie dla mnie wystarczającym znakiem, żeby kręcić tego więcej, że wam się to podoba, że chcecie na ten temat słuchać. Dalej. Kolejny facet miał ksywę Fantoma. Tak został nazwany przez policjantów, a nazywał się Mieczysław Zub. Dlaczego Fantomas? Ponieważ on był milicjantem. Po prostu gliniarzem za komuny. Milicjant to nie był do końca to samo co policjant, ponieważ policjant przynajmniej w teorii i naprawdę większość policjantów taka jest, są ludzie, którzy służą społeczeństwu, służą temu, żeby po prostu w Polsce żeby było bezpiecznie, tak? Bo albo rządzi policja, albo rządzi mafia, tak ruskie mówią, no to dla większości ludzi lepiej, żeby rządziła policja, tak? I teraz jest tego typu kwestia, że on był milicjantem. Milicjant był tak nie do końca policjantem, on był jakby... Część z nich rzeczywiście dbała o to, że nie było bandyterii, chociażby łapała masowych morderców, ale to też było takie przedłużenie władzy wykonawczej. To po prostu też był trochę tak... Część policjantów po prostu była przedłużeniem władzy, jakby to powiedzieć, to była po prostu od wymuszania posłuszeństwa, tak? To było też polityczne, dlatego też na milicjanta mówiło się panie władzo, bo milicjanci byli prawie wyłącznie mężczyznami, chociaż trochę kobiet też było, to było w tym momencie pani władzo i to, że on był milicjantem, to było, miało niesamowite znaczenie, ponieważ milicja według propagandy była tą formacją, która miała ludziom tylko służyć. Natomiast ludzie wiedzieli, że ona no, nie do końca tylko służy, i że generalnie to na służy MSW najbardziej. I w tym momencie, jak był morderca, milicjant, który jeszcze używał do swoich zbrodni tego munduru, ponieważ za komuny to nie było tak jak dziś. Zresztą, dobra, nawet dzisiaj, jak przyjdzie umundurowany gliniarz i coś ci każe zrobić, to większość ludzi to robi, bo się boi, tak? Bo nawet jak wie, że to jest niezgodne z prawem, że on nie ma prawa, dobra, chodź tutaj, pójdziemy, tam cię wylegitymuję, nie ma prawa, musi aresztować, wezwać radiowóz, te klimaty, prawda? Ale nawet dziś większość ludzi ze strachu zrobi to, co policjant powie. Jakby policjant się okazał mordercą, straszna rzecz. I dlatego oni go nazwali Fantomasem, ponieważ wtedy był
taki bardzo, bardzo popularny film, bodajże z Louis de Funès, francuski, o fantomasie, o takim przestępczy, który zmieniał twarze. On sam nie miał twarzy, znaczy miał taką szarą, nijaką i tylko miał takie różne maski, podszywał się pod różnych ludzi i dlatego policjanci, jak tylko usłyszeli, że morderca używał munduru, to od razu powiedzieli, niemożliwe, żeby to był milicjant. To na pewno jest człowiek, który się przebiera za milicjanta. Tak dobrze się pod tego milicjanta podszywa, że aż jest fantomasem. To jest bardzo ważna rzecz. Mieczysław Zub urodził się w 1940 roku. Jak już powiedziałem, był milicjantem, miał rodzinę. Zamordował 4 kobiety, a co najmniej 13 zgwałcił. Grupa, która powstała, by go schwytać, no właśnie, jak powiedziałem, nazywała go fantomasem. Fantomas grasował na Śląsku, atakował ofiary, miał na sobie zawsze mundur milicjanta, dzięki czemu wzbudzał respekt, posłuch i po prostu te jego ofiary robiły co chciał. Zub był wyjątkowym zboczeńcem, do tego jeszcze był pedofilem pieprzonym. Przepraszam, wymsknęło mi się. Też zdaję sobie sprawę, że te dwa słowa to chyba się łączą i te drugie było niepotrzebne. Wybaczcie mi, no ale jak o takich zwyrodnialcach tutaj mówię, tak? Pierwszy raz zabił w 1977 roku w święto Chłowicach, zaatakował 14-letnią dziewczynkę, zgwałcił ją, ale jeszcze wtedy nie zabił. Przypominam, on 13 osób zgwałcił, 4 zabił. W latach 70. jeszcze kilkukrotnie napadał na kobiety, ale i gwałcił je, nie mordował, jeszcze gwałcił, ale wywalili go z milicji i przez to miał problemy, żeby dalej działać, tak? Bo przypominam, zaczął w 1977, wywalili go z milicji i przez chwilę zaczął być spokój, znaczy przez kilka lat, bo zaczął dopiero w 1980 roku. To jest bardzo ważne, bo w Żydach mówi się, że on grasował w latach 70., później ze względu na wywalenie z policji był spokój aż do 80. To jest nie do końca prawda, ponieważ on zaczął w 77, więc ta przerwa była na 2, góra 3 lata, a nie na 10, jak to jest sugerowane, jak mamy po dekadach. No, zaczął znowu od zgwałcenia młodej kobiety, natomiast pierwsze morderstwa zaczęły się w 1981 roku. Pierwsza była 19-latka w bardzo zaawansowanej ciąży i znowu była mowa, że dokonał morderstwa na 2 osobach. Potem 3 kolejne śmiertelne ofiary jego napadów też były już bardzo, bardzo szybko w latach 80. Zub wpadł przez nieuwagę. W trakcie jednego z napadów zgubił dokumenty. Po prostu. I dzięki tym dokumentom milicjanci w 81, tak, to chyba byli jeszcze, tak, to na pewno byli jeszcze milicjanci, czyli milicjanci bezpośrednio zapukali do jego miejsca pracy. Po zatrzymaniu przyznał się do wszystkich przestępstw. Proces był bardzo trudny, ponieważ oskarżony był agresywny i wyzywał przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, niszczył wszystko. On starał się udowodnić, że on robił tylko to, na co miał ochotę, że on chciał siebie jakby wyrazić, że on był takim artystą, który coś tam kreował, a ci wszyscy, którzy na niego napadli, to się po prostu na niego uwzięli. I tutaj pozwólcie, że się posłużę cytatem. Jak sędziowie wchodzili, to się przywitał tak: "Zdrastwujcie, towarzysi, banda cyganów, cweli, chuje, kurwy, możecie zaczynać". I o co tutaj chodzi? Słuchajcie, poza tymi antysemityzmami, poza tym rasizmem w stosunku do cyganów, poza tym, że zelżył tych sędziów, najważniejsze było to, co on powiedział do nich na początku: "Zdrastwujcie, towarzysi". Czyli on się przywitał z nimi jak z Rosjanami, starał się w ten sposób udowodnić, że jego proces ma charakter polityczny. Czyli mówiąc krótko, że on nie jest mordercą, że on nie zrobił nic złego. To znaczy, on, że jest mordercą, bo się przyznał do tego, że zabijał, ale on śmiał twierdzić, że to, że stoi przed sądem, to nie dlatego, że robił coś złego, bo on przecież tylko wyrażał siebie, zwyrodnialec, tylko
on, na niego się uwzięli i że to jest proces polityczny. Rzeczywiście w tamtych czasach było bardzo dużo, tych procesów politycznych. Rzeczywiście ludzie siedzieli za politykę, czyli za niewinność, jednak Fantomas po prostu siedział dlatego, bo był cholernym zwyrodnialcem, który mordował dla przyjemności. Jak większość zwyrodnialców, okazał się tchórzem i po tym już, jak został złapany, jak się dowiedział, że nie uniknie kary, to popadł w depresję i popełnił samobójstwo. Konkretnie we wrześniu 1981 roku. Natomiast jakby nawet tego samobójstwa nie popełnił, to i tak dostałby to, na co zasłużył, ponieważ to były jeszcze normalne czasy i skazano go na wyrok śmierci za to, co zrobił. Dalej, Krzysztof Gawlik, ksywa Skorpion. Ksywa pochodzi od broni, której używał, od takiego pistoletu maszynowego. Warto powiedzieć, że był jeszcze jeden seryjny morderca o pseudonimie Skorpion, Paweł Tuchlin. Także o nim, jeżeli będziecie chcieli, dacie dużą łapę w górę, to usłyszycie w kolejnych częściach. Na razie Skorpion, Krzysztof Gawlik, nie mylić z innym Krzysztofem, który ma podobne nazwisko, bo to by było straszne, gdyby mi się przejęzyczyło. Urodził się w 1965 roku w Świerczynie i był z takiej stereotypowej rodziny, bo to jest bardzo ważne, bo psychole bardzo często tłumaczą się tym, że mieli psychicznych rodziców, którzy się nad nimi znęcali i próbują się w ten sposób usprawiedliwić. I co gorsza, dzisiaj w dobie zaawansowanej psychiatrii, to im się udaje. Jakiś taki zwyrodnialec mówi, a tutaj coś tam, do mnie ojciec w domu bił, to później ja mam prawo się na ludziach wyżywać, nie? No nie. Tak nie jest. Natomiast dzisiaj w dobie psychiatrii czasem niestety im się udaje, chociaż jest bardzo dużo normalnie myślących sędziów, którzy i tak ich posyłają tam, gdzie ich miejsce, czyli za kratki, a jeżeli nie pójdą za kratki, to idą do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, w sumie gdzie jest jeszcze gorzej, prawda? Ale o co chodzi, tak? Chodzi o to, że on miał taką normalną rodzinę. On miał kochającego ojca, kochającą matkę. W dodatku to była rodzina bardzo tradycyjna. Jakby to ładnie powiedzieć, matka siedziała w domu, zajmowała się dziećmi, natomiast ojciec był górnikiem. Gawlik też początkowo był górnikiem, ale szybko mu się ta praca znudziła. On się urodził w 65 roku, więc już w sumie jak był taki duży, no to już powiedzmy, że się komuna kończyła, prawda? Dajmy do tego, że on mordował już w latach 2000, tam wszystkie morderstwa popełnił w 2001 roku. W związku z tym to jest stosunkowo świeża sprawa, prawda? No i Gawlik został kim? No też został górnikiem, ale później mu się znudziło, został biznesmenem. No nie miał sukcesów, nie szło mu, więc wszedł do branży mafijnej. Oczywiście formalnie w Polsce mafii nie było, ale on i tak w niej był. Ściągał haracze i za to poszedł do pierdla. I to pierdel mu namieszał w głowie. On po wyjściu, jak sam później mówił, że jak wyszedł, to miał taki morderczy szał. Miał taką potrzebę po prostu mordowania. Czuł, że musi, tak? Tak jak na przykład heteroseksualny facet czuje, że pociągają go kobiety, to tak ten czuł, że pociąga go mordowanie z wyrol 1. Swoich ofiar szukał w ogłoszeniach prasowych, czajcie. W ten sposób dotarł do niespełna 18-letniej prostytutki z Poznania, kolejny, który lubił się na prostytutkach wyżywać. Przyszedł do niej z pistoletem maszynowym i zastrzelił. Potem we Wrocławiu zabił uprawiającą nierząd, no po prostu prostytutkę z Ukrainy, jej partnera oraz małżeństwo z tego samego miasta. Jak już mówiłem, wszystkie te zbrodnie były między lutym a marcem 2001 roku. Na szczęście szybko go schwytano, wpadł przez przypadek, miał pecha, po prostu był, nie tylko był zwyrodnialcem, ale również był chlapusem, który chlał i po pijanemu sobie lubił
lubił jeździć samochodem i jak jechał pod wpływem, to spowodował wypadek, a następnie nie zatrzymał się do kontroli policyjnej. No to w tym momencie gliniarze z miejsca, kogut, rura i gonimy typa. Złapali go na szczęście, został zatrzymany w czasie tego pościgu, no i w tym momencie dokonano rutynowej kontroli jego pojazdu, a w aucie miał tego skorpiona, z którego zabił w sumie 5 osób. No, idiota robił to wszystko z jednej broni, nie pozbywał się tej broni, no i dlatego wpadł. Tyle. On twierdził, że w 1998 roku na zlecenie zastrzelił gangstera o pseudonimie Carrington, przepraszam. Tutaj też musicie wiedzieć, w tym czasie był, w latach 90. był 80., albo nie. W latach 80. był bardzo popularny w Polsce serial. To była chyba pierwsza telenowela, taka bardzo popularna w Polsce, nazywa się Dynastia. Nie, to była druga. Pierwsza była Niewolnica Izaura, ale to było jeszcze za głębokiej komuny, a za początków kapitalizmu bardzo popularna była Dynastia. I tam właśnie główną postacią był Blake Carrington, taki bardzo, bardzo bogaty facet. Jego żona była grana przez John Collins, nazywała się Alexis i stąd też na przykład w tej chwili w reklamie Snickersa pojawia się John Collins i jest takie słowo, no, takie zdanie: zjedz Snickersa, bo za bardzo gwiazdożysz. To jest wszystko z tamtych czasów, właśnie jak ta John Collins grała Alexis. Wszyscy lubili tą Alexis. Alexis była złą postacią, ale jakoś wszyscy ją woleli od nowej żony Blake'a Carringtona. Dobra, słuchajcie, nie będę wam opowiadał o serialach, które jako mały dzieciak oglądałem w telewizji, bo był tylko jeden telewizor i matka, kurde, musiała to gówno oglądać. Są wtedy wszyscy to oglądali, wiecie, jak Dynastia leciała w telewizji, to na podwórku się robiło pusto. No i był sobie ten gangster o pseudonimie Carrington i jak on się tam nazywał, Skorpion twierdził, że go zastrzelił na zlecenie mafii, ale okazało się, że to jest lipa. Że po prostu Carrington już wiedział, że pójdzie siedzieć na bardzo długo, chciał mieć szacun w więzieniu, dlatego próbował mówić, że był cynglem mafii, żeby go bardziej w mafii szanowano i jeszcze mówił, że wtedy się zorientował, że zabijanie sprawia mu przyjemność i zabijał, żeby czuć przyjemność i że nie wolno mu tego zabraniać z wyrol 1. Co ważne tutaj jest, ważne jest to, iż to była nieprawda. Zdanie, które on wypowiedział, to w tamtym 2001 roku i trochę później, to bardzo mocno wybrzmiewało w mediach. On mówił tak: lubię patrzeć na ludzkie cierpienie, jak ludzie umierają. Zdają sobie sprawę, że to nie jest całkiem normalne, ale nic na to nie poradzę. No tak mówił przed sądem, potem częściowo się z tego wycofał, ale to jednak przebrzmiało i powiem wam, że to robi na mnie niesamowite wrażenie do dziś, bo dzisiaj jest taka moda na to, że ludzie mają prawo wszystko robić, nie? Jeżeli w ten sposób realizują siebie, jeżeli w ten sposób siebie wyrażają, a jak ktoś im nie pozwala i że się dobrze bawią i że to jest fajne, jak się wszyscy dobrze bawią, nie? To, że jak kosztem kogoś innego i że ten ktoś, kto im nie pozwala, to jest zły. No dobra, sąd skazał go na dożywocie z możliwością warunkowego zwolnienia po 50 latach za kratkami. Gawlik zupełnie nie przejął się tą ponurą perspektywą, odmówił apelacji, do której namawiał go jego obrońca, czyli po prostu stwierdził: dobra, luz, pójdę sobie na 50 lat do pierdla, nie ma problemu. Słuchajcie, kolejny facet to jest taki, który jest już celebrytą, powiedziałbym, internetowym, ten, dla którego stworzono ustawę o bestiach, czyli zwany potocznie w internecie Trinky Winky, czyli Trynkiewicz, Piotr Trynkiewicz, nie, przepraszam, Mariusz Trynkiewicz, a zwany był w czasie, gdy grasował, potworem z Piotrkowa. Morderca, pedofil, wyjątkowy zwyrodnialec, urodził się w 1962 roku, natomiast Polska usłyszała o nim w 1988 roku. Wtedy miał 26 lat i był psychopatą. Zgwałcił i brutalnie zamordował trzech chłopców w wieku od 11 do 12 lat. Później wyszło na jaw, że
była jeszcze jedna ofiara, 13-latek, czyli po prostu zwyrol pedofil, który mordował chłopców, bo miał z tego radochę, wyjątkowa gnida, tak? I to też warto powiedzieć, że bardzo dużo pedofilii później się zapędza w tym swoim szale. Najpierw tam robią inne czynności seksualne z tymi biednymi dziećmi. Bardzo często podobno pedofilami są homoseksualiści, podobno, czyli że pedofil jest jednocześnie homoseksualistą, więc lubi chłopców, ale jest taki samym zwyrodnialcem, takie samo jest prawdopodobieństwo, że będzie heteroseksualny pedofil, tutaj nie ma twardych danych, czyli że zwyrodniale, z których krzywdzi dziewczynki, ale warto to wiedzieć, że może być zarówno zwyrol, który krzywdzi chłopców, jak i zwyrol, który krzywdzi dziewczynki. Co jest ważne, ostatnich przerażających zbrodni dokonał na przepustce z więzienia. Władze zakładu wypuściły go ze względu na chorobę matki, rozumiecie? On nie zamordowałby tych ostatnich dzieciaków, gdyby nie to, że ktoś się nad nim ulitował i stwierdził: dobra, Trinki, tu ty taki dobry, jesteś grzeczny, tutaj siedzisz sobie w tym pierdlu, wszystko jest w porządku, jest okej, okay, nie? W związku z tym jesteś grzeczny, w związku z tym mamusia jest chora, to wyjdź sobie do mamusi. Nikt nie pomyślał, że cholerny pedofil się rozkręci i tutaj bardzo mocno podkreślano w tym czasie winę nie wymiaru sprawiedliwości, tylko jednostki penitencjarnej. Podczas procesu biegli stwierdzili, że zabijanie sprawia oskarżonemu przyjemność. On sam przyznał, że jest chory i wymaga leczenia. Nie krył też, że gdyby wyszedł na wolność, znów zabił. I tu jest bardzo ważne, ponieważ dla Trynkiewicza stworzono specjalnie ustawę o bestiach, ze względu na to, że został skazany na karę śmierci. Jednak ze względu na późniejsze moratorium, wyrok zamieniono mu na 25 lat więzienia. Dlaczego nie na dożywocie? Ponieważ w tym czasie nie było jeszcze kary dożywocia. Więc zamieniono mu karę śmierci na najwyższy możliwy wymiar kary, jaki w tamtym czasie istniał. I tyle. Czyli ten człowiek miał nigdy w życiu nie wyjść na wolność. On miał zostać zabity w więzieniu, natomiast nie został zabity, tylko dano mu, zmieniono mu na 25 lat i bo nie był, ze względów proceduralnych, powinno mu się zamienić na dożywocie, tak? I dlatego później w 2013 roku potwór z Piotrkowa opuścił zakład muru karnego w Siedlcach Opolskich, dlatego bardzo szybko, niestety na kolanie trochę pisano tą ustawę o bestiach, żeby on trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego i to jest okej, że on trafił do zamkniętego zakładu psychiatrycznego, ale nie do końca jest okej, jak ta ustawa wygląda, czyli to, że taki zwyrol siedzi i nigdy w życiu nie wyjdzie, to dobrze, zwłaszcza, że są powody, by przypuszczać, że on miał ochotę mordować dalej, ponieważ w więzieniu próbował zmienić nazwisko, by, uwaga, dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Czyli żeby ludzie nie usłyszeli jego nazwiska i nie trzymali dzieciaków wyjątkowo daleko, prawda? Straszny zwyrodnialec, który tam myślał tylko i wyłącznie o swojej przyjemności z mordowania dzieci, czyli krzywdzenia ich w sposób ostateczny, a wcześniej on niepodobny jeszcze gwałcił. Straszna rzecz. Natomiast teraz chodzi o to, że na przykład ktoś trafi do pierdla na 2-3 lata, a później biegłe konsylium stwierdzi, że on dalej będzie popełniał przestępstwo i może nigdy nie wyjść na wolność. To jest niefajne, tak? Teraz się zaczynają, słuchajcie, wampiry. Ponieważ bardzo często się właśnie u nas w Polsce o seryjnych mordercach mówiło per wampir. I tutaj mamy wampira z Warszawy, Tadeusza Ołdaka, a za chwilę będzie wampir z Gałkówka. Wampir z Warszawy urodził się w 1925 roku. Zanim został schwystany, zyskał przytomek wampira z Warszawy ze względu na wyjątkową brutalność tych swoich mordów. Miał żonę i dziecko. Po raz pierwszy zabił w 1950 roku. Jego ofiarą padła 40-latka. Przed tym, jak ją zamordował, zmasakrował jej twarz kamieniem, potem została zgwałcona, czyli wygląda na to, że zgwałcił już trupa z wyrol cholerny. Miesiąc po tej zbrodni Ołdak zaatakował ponownie, tym razem jednak ofiara zdołała uciec i tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ta ofiara, nie doszła ofiara, osoba zaatakowana jednak była celem ataku, ale nie ofiarą, to jest bardzo ważne, ponieważ ofiara
godzi się ze swoim losem, a cel ataku mówi, dobra, łubu dubu, będziemy walczyć i tyle, tak? I ta kobieta się nie poddała, uciekła mu, wskoczyła do jeziora, płynęła długo pod wodą, a później wypłynęła w szuwarach i Zwyrol jej nie znalazł, dlatego przeżyła. 3 dni później napadł na kolejną, 3 dni później napadł na kolejną ofiarę. Niestety ta już była właśnie ofiarą, udusił ją paskiem. Minęły kolejne 3 dni i ten psychol zwyrodnialec znowu uderzył, ale zgwałcił kobietę, ale ona cudem przeżyła. On myślał, że ona się wykrwawi, że zostawił ją na pewną śmierć. Ale ona przeżyła, to jest bardzo ważne. I teraz tak, obława trwała prawie miesiąc, ale Zwyrola złapali. Dlaczego go złapali? Dzięki tej pierwsza kobieta, która mu uciekła, pamiętała, że koleś nie miał 2 palców u lewej ręki. To jest to bardzo charakterystyczne, jak człowiek nie ma 2 palców. Natomiast druga, ta, która miała nie przeżyć, zapamiętała, co on jej mówił, zanim próbował ją zabić, i dzięki temu dała śledczym bardzo dużo informacji, dzięki którym właśnie do niego doszli. I tutaj też jest taka ciekawa rzecz, jaki taki pewny siebie sukinsyn się napawa tym. Wiecie, on mówił tej swojej ofierze, tej zwałconej kobiecie, on ją gwałcił, bił, mordował, wżywał się. Miał taką sadystyczną przyjemność skrzywdzenia innej osoby, jednocześnie im mówił, dlaczego jej to robi. Mówił, że nie ma szans, mówił, że musi się pogodzić ze swoim losem, ponieważ on jest wielkim królem panem życia i śmierci i ma prawo mordować. To był taki Zwyrol i opowiadał jej o swoim życiu, rozumiecie? Opowiadał jej o swoich rodzicach, opowiadał jej o swoim dorastaniu. Ona wiedziała o nim wszystko. I dzięki temu, że wiedziała o nim wszystko, to powiedziała to policji i Zwyrol został złapany, został osądzony, skazany na śmierć i stracony. I tutaj też mi niech powie, że takie Zwyrole nie powinni dostać to, na co zasługują. To tak a propos tego, że nie mamy kary śmierci, prawda? Dlaczego ktoś, kto morduje innych dla przyjemności, ma potem nie dostać tego, na co zasłużył, przy czym to nie jest moje podburzanie do jakiegokolwiek zachowania niezgodnego z prawem, to jest tylko takie moje polityczne rozważanie, czy my czasem tej kary śmierci nie powinniśmy przywrócić, na przykład dla terrorystów, tak? Zobaczcie, terrorysta to jest człowiek, który morduje z najniższych możliwych pobudek. On morduje, bo wierzy, że jeżeli zamorduje ileś tam niewinnych osób, to trafi do raju. Czyli on morduje dla swojej własnej korzyści. Dlatego, że będzie miał w raju ileś tam tych churys, czyli wiecznie młodych dziewic, którym magicznie pewne rzeczy się... Dobra, nieważne, tak? Czy on po prostu morduje dla nagrody? Zobaczcie, to też, te mordowanie terrorystów też ma podtekst seksualny. Tylko ci Zwyrole, o których tutaj mówię, mordowali, żeby się najarać teraz w tym życiu. Natomiast ci Zwyrole, terroryści, mordują po to, żeby doznać przyjemności seksualnej na tamtym świecie. Ja się w ogóle zastanawiam, czy to na przykład nie wygląda dlatego, że na przykład tutaj mają jakieś problemy seksualne, mają, nie wiem, impotencję, właśnie tutaj będzie, teraz właśnie będzie wampir z Gałkówka, który był impotentem według wielu i właśnie dlatego mordował. Mścił się na kobietach, że nie mógł zaznać przyjemności seksualnej, rozumiecie? Taki Zwyrol. Pracował jako kierowca, był żonaty. Kierowca to taki są sobie zawód już był za komuny nawet. Znaczy były takie trochę lepsze zawody kierowce, takie na przykład jak taksówkarz czy coś, ale generalnie się mówiło, że jak człowiek nie zdobył odpowiedniego wykształcenia, to sobie zrobił prawo jazdy i poszedł na zawodowego kierowcę. On niestety długo grasował, bo aż 15 lat. Mordował między 1952 a 1967. Zabił 7 kobiet, a 6 próbował zamordować kolejnych. Tyle zbrodni mu udowodniono. Możliwe jednak, że zabił jeszcze jedną osobę. Modzelewski przyznał się do tego, przepraszam, Stanisław Modzelewski, wampir z Gałkówka, on się przyznał do tego kolejnego morderstwa, ale nie znaleziono ciała. Wtedy były takie, nazwijmy to, porządne zasady śledcze i było to, że przyznanie się do winy, zwłaszcza u Zwyrola, psychopaty, to nie do końca wystarczało. Trzeba było mu to mimo wszystko jeszcze udowodnić. Nie znaleziono
ciała nie udowodniono, więc tyle. On sam mówił, że wiek kobiet, które mordował, nie miał dla niego znaczenia. Najmłodsza jego ofiara miała 18 lat, najstarsza 87. Wszystkie ofiary dusił albo szalikiem, albo gołymi rękami. Stanisław Modzelewski był niewątpliwie dewiantem i sadystą, co orzekli biegli, jarało go to. Nie wiadomo jednak, czy pastwił się nad swoimi ofiarami przed czy po zamordowaniu. Na pewno się pastwił, na pewno go to jarało, ale nie wiadomo, czy torturował te kobiety zanim je zamordował, co jest jeszcze gorsze, bo najpierw torturował, sprawiał cierpienie, a potem zamordował, czy czerpiał satysfakcję z tego, że się znęcał nad jeszcze ciepłymi zwłokami. Nie ma też pewności, czy gwałcił te swoje ofiary, ponieważ wiele osób twierdziło, że był impotentem. Wprawdzie te biedne kobieciny miały bardzo mocno zniszczone, nazwijmy to, drogi rodne, jednakże jest prawdopodobieństwo, że to był element tych tortur, że on po prostu, nazwijmy to, używał czegoś innego, jakiegoś narzędzia do tego, bo po prostu sam nie był w stanie, nie dość, że dewiant, to jeszcze impotent. Pewne jest natomiast, że dochodziło właśnie do penetracji narządów tych ofiar. Ostatnią jego ofiarą była ta 87-latka z Warszawy. Została zamordowana przy ulicy Siennej. Jak będziecie chcieli, to ja się tam kiedyś przejadę i pokażę wam to miejsce, w którym ona została zamordowana. Pośladki kobiety pocięte były żyletką, co wyróżniało ich, tą ofiarę, wśród innych ofiar wampira. Śledztwo w sprawie pierwszych morderstw w Gałkówku i okolicach zostało umorzone w 1957 roku z powodu niewykrycia sprawcy. I tutaj jest też bardzo ważna kwestia, rola naszych kochanych organów ścigania, tak? Że gdyby oni się przyłożyli w tym 1957 roku i go szybciej złapali, to wiele z tych kobiet by żyło, prawda? Modzelewski wpadł dopiero 10 lat po tych pierwszych morderstwach, po tym jak umorzono tą sprawę, po zabójstwie Warszawy, wtedy przyznał się i ku zaskoczeniu milicjantów szczegółowo opisał wszystkie możliwe zbrodnie. Dzięki temu właśnie znaleziono ciała i tak dalej, udowodniono mu wszystko. Został skazany na śmierć, powieszono go w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej w listopadzie 1969 roku. I tyle, moje kochanie. Nie tyle moje kochanie, tylko i tyle moi kochani. 36 minut, znowu mi gardło siądzie, bo ja się zawsze, jak mówię o takich zwyrodnialcach i innych rzeczach, to się ekscytuję. Jeżeli wam się to podoba, jeżeli chcecie dłużej o tym posłuchać, seryjnych morderców w Polsce było zdecydowanie więcej, mam listę jeszcze około 20. Jeżeli macie ochotę o tym posłuchać, dajcie znać, 4000 łapek w górę i żebym wiedział, że posłuchaliście do końca, dajcie, napiszcie na przykład tępy nóż misia. Jak tutaj może zauważyliście, misio cały czas nastawał na moje życie. Na szczęście nastawał to tępym nożem i tyle. W zasadzie mógłbym go wziąć do kamery i wam pokazać, że jest tępy jak cholera. To jest mój... Natomiast jeszcze później będą memy, jak jestem krwiożerczy i z nożem pozuję. Trzymajcie się, moi kochani. Życzę wam miłego wieczoru. Pozdrawiam was. Do zobaczenia. Pa, pa!